trzymanie się razem, to jest jakby punkt wyjścia, tak? Nie żyjemy każdy dla siebie, tylko razem. Razem działamy, razem jesteśmy. Tak naprawdę to, że tworzy się wspólne, tylko dla nas ważne i znane jakby sytuacje, to myślę, że to tworzy nasze małżeństwo. To jest dla nas bardzo ważne. Mojego męża kocham za wszystko, bo jest wspaniały, jest bardzo, przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem, jest bardzo dobrym mężem, bardzo dobrym ojcem dla wszystkich, właśnie dla całej trójki, jest bardzo odpowiedzialny, mądry, super. Wygląd, zachowanie, sposób bycia, to wszystko składa się na to, że to właśnie jest ta osoba i wiem, że to jest ta osoba. Za to ją kocham. Kocham mamę za to, że mnie rozumie i że mi pomaga w różnych sytuacjach. Nawet jak chce mi pomóc w lekcjach i nie ma czasu, to później jednak mi chce pomóc i zostaje nawet ze mną późnym wieczorem i mi pomaga. Na przykład w polskim, bo w matematyce to mi tata pomaga. I jeśli jej coś powiem, to mnie rozumie. Co ty robisz, jak mama karmi Janka? Głaszczę. Głaszczesz Jasia po główce, tak? Tak. Rodzina daje, no to taki może banał, ale poczucie szczęścia, spełnienia i tego, że wszystko jest na właściwym miejscu i ma sens i nie trzeba wszystkim dookoła udawania, że jest się fajnym, bo wystarczy, że jest się fajnym i dobrym dla męża i dzieci. Stary farmer farmę miał, jajajo. Kurki na niej hodował, jajajo. Więc to jest naprawdę szczęście mieć rodzinę, bo to jest fajne. Co Bóg ci w tym momencie ułatwia? Jakby, że ja zawsze zastanawiam, że no może to jakaś, że jakąś łaskę teraz od Pana Boga, że jakieś pragnienie czy coś tam, ale jakby na tu i teraz, jak jestem w takim momencie, w takiej sytuacji, to jakby co Bóg mi w tej chwili ułatwia? Takim umiłowaniem dla przyrody, tam gdzie miał warsztat, było drzewo, na którym były po prostu setki ptasich gniazd. I te żółte małe ptaszki, które świergoliły przez cały dzień, ja się go kiedyś zapytałam, czy mu to nie przeszkadza. A on mówi, nie, to jest najpiękniejsza muzyka. Pozytywną rzeczą, którą na dzisiaj, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o Lufubu, no to byli ludzie przede wszystkim, dlatego że ludzie w Lufubu są otwarci i pomocni i dzielą się, mimo że posiadają tak niewiele, to są w stanie się wszystkim podzielić. Przede wszystkim, no nie wiem, jedzeniem i swoim czasem. To w ogóle jest chyba najcenniejsze, bo dzisiaj my tutaj w Europie nie potrafimy się obdarowywać wzajemnie swoim wolnym czasem. I śmiało też mogę powiedzieć, że tam po prostu czułam się bezpieczniej niż tutaj w Polsce, bo ludzie zawsze żyją jakby we wspólnocie i są zależni od siebie, ponieważ no żeby przetrwać w tych ciężkich warunkach, potrzebują siebie nawzajem, potrzebują swojej pomocy, a my dzisiaj tutaj jesteśmy zupełnie niezależni. Jesteśmy zdani na swoje sprzęty elektroniczne i wszystkie jakieś tam udogodnienia dnia codziennego i nie potrzebujemy już tak bardzo drugiego człowieka, a tam ludzie się potrzebują i to jest piękne. No bo sobie dużo pomagają i są dla siebie życzliwi i no i przede wszystkim są.